Cześć, witam Was serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszym tematem są wielkie odkrycia geograficzne. Więc początkowo sytuacja w Europie była taka, że ludzie za bardzo się tym całym światem zewnętrznym nie przejmowali. Ograniczano się raczej do myślenia o Europie, ewentualnie o Afryce Północnej. Jednak z czasem zainteresowanie światem rosło. Przyczyniła się do tego m.in. wyprawa Marca Polo, który w swoim dziele Opisanie świata wspomniał o takich krajach jak Chiny i Japonia. Dotarł tam on dzięki jedwabnemu szlaku, który umożliwiał handel z krajami właśnie Dalekiego Wschodu, gdyż do Europy normalnie docierały towary stamtąd, ale jakoś nikt się nie przejmował tamtymi krainami. No ale przyczyniły się też do odkryć, do zapoczątkowania odkryć geograficznych innowacje technologiczne wprowadzone głównie przez Portugalczyków, a zaczerpnięte od Arabów. Była to m.in. karawela, którą widzimy tutaj na obrazku brazylijskiej marynarki wojennej, z jej zbiorów pochodzi ten obrazek. Tutaj widzimy karawelę z żaglem łacińskim. Był to taki żagiel, który pozwalał po prostu na przy dowolnym jego ustawieniu poruszać się, obojętnie skąd wieje wiatr, nadal mogliśmy wykorzystywać jego siłę, co znacząco usprawniło podróż. Także mógł on zabrać większą ilość towaru względem swojej wielkości niż poprzednie statki. Mieliśmy także astrolabium. To urządzenie ułatwiało nawigację dzięki posługiwaniu się astronomią gwiazdami. Astrolabium nawet używał Mikołaj Kopernik. To jest taka ciekawostka. Mieliśmy oczywiście też busolę, której już tutaj nie zamieszczałem. Myślę, że każdemu znana. A także przede wszystkim mapy Arabów, gdyż oni zachowały się u nich mapy jeszcze ze starożytności, które zaczęły dawać do myślenia, że może jednak ta Ziemia jest po prostu okrągła. No i w ten sposób Portugalczycy zaczęli się interesować takimi wyprawami. Sama Portugalia była w złym stanie gospodarczym, była trochę zrujnowana, wyniszczona przez wojnę, więc skłaniało to do poszukiwania po prostu jakichś nowych źródeł dochodów tam, gdzie innych nie ma, żeby móc się z tego jakoś dźwignąć do góry. No i w ten sposób Portugalia zaczęła swoją taką politykę, powiedzmy sobie, ekspansji. Szukano także innej drogi do Indii, gdyż te wymagane towary z Indii, bardzo cenione w Europie, żeby je uzyskać, trzeba było najczęściej po pierwsze podróży lądowej przez Bliski Wschód, a tam czekali Arabowie, którzy z chęcią pobierali wysokie cła za przewóz tych towarów. I żeby tego wszystkiego uniknąć, szukano bezpośredniej w zasadzie drogi do Indii. Tutaj sobie może zerkniemy na mapkę, jak to wyglądało. Czyli szukaliśmy nie przejścia tutaj przez ląd, czyli tylko jakoś tutaj dookoła. Przyczynił się do tego bardzo, wróćmy tutaj na chwilkę, przyczynił się do tego bardzo władca Henryk Żeglarz, zresztą jak widać przydomek nie bez powodu, który założył m.in. Sagres, czyli ośrodek naukowy, w którym kształcono właśnie przyszłych żeglarzy, kopiowano mapy, możemy sobie napisać Sagres. Obok znanego portu to może się nazwa kiedyś pojawić, więc zapiszemy sobie Lagos. Port w Lagos. Henryk Żeglarz, znaczy właśnie w Sagres prawdopodobnie pierwsza powstała karawela. O, może takie ładniejsze S. Tam powstała karawela. Henryk Żeglarz także wprowadził obowiązek ksiąg pokładowych na każdym statku, co umożliwiało później śledzenie podróży wypraw tych całych statków. Doprowadziło to do tego, że już w 1444 roku sprowadzono do Portugalii pierwszych niewolników, gdyż mimo, że niby cała ekspansja ta kolonialna była pod pretekstem na początku zdobycia tych kruszców, później szerzenia chrześcijaństwa, to jednak Portugalia chciała mieć z tego jakieś zyski, więc właśnie między innymi zaczęto przywozić wtedy niewolników. Nowe też kraje i opowieści żeglarzy wzmacniały chęć
innych ludzi, do poznawania tego świata, odkrywania go, a nie tylko tkwienia w tej Europie, gdyż jak się okazało, świat jest znacznie, znacznie większy niż sobie to wyobrażano. I w ten sposób już w 1488 roku Vasco da Gama, co ja mówię, Bartolomeo Diaz, Vasco da Gama za chwilę, Bartolomeo Diaz w 1488 roku odkrywa przylądek dobrej nadziei. Przylądek dobrej nadziei. Czyli można sobie powiedzieć po prostu południowy cypelek Afryki. Dlaczego dobrej nadziei? No bo wreszcie mi się tam udało i przeżyli, tak? Tylko że to jeszcze nie był taki problem, bo mogli podróżować wzdłuż linii brzegowej, ale dotarli do tego miejsca. Jeśli znaleźli koniec Afryki, to znaczy, że jest ta druga część, do której można po prostu sobie podpłynąć i w ten sposób już bezpośrednio trafić do Indii. No i to się udało w 1498 roku, czyli tutaj dopiero w 1498 roku ten pan Vasco da Gama znalazł drogę morską do Indii. Dzięki temu już w XVI wieku w zasadzie opanowano tutaj, Portugalczycy zaczęli opanować handel na basenie Morza Indyjskiego. Stało się to w znacznej mierze dzięki Alfonsowi Albuquerque. Zapiszemy sobie jego imię tutaj obok Vasco da Gamy. Alfons. I teraz uwaga na nazwisko, bo będzie ciężko. De Albuquerque. Chyba to dobrze mówię, ale jak ktoś wie lepiej, to może mnie poprawić. W tym później także Portugalczycy, co jest ważne, warto sobie nadmienić, dotarli do Chin, a także do Brazylii. Zauważcie, że Brazylia później była taką dużą kolonią portugalską. Do teraz się mówi w Brazylii po portugalsku, ale co jest ciekawe, mówi się właśnie zazwyczaj tym taką mową starszą, gdyż tam język tak się nie zmienił jak obecnie w Europie. Tam został, można powiedzieć, taki kolonizatorów. Odmienną drogą zaczął ewoluować. Podobnie jest zresztą teraz w Ameryce. Tam mówi się jeszcze słownictwem często. Wiele słów amerykańskich jest bardzo staroangielskie, takie jak jeszcze jakimi Shakespeare mówił. Ale to takie małe oczywiście dygresja. Kolejnym państwem, które zaczęło rywalizację o kolonię, znaczy zaczęło poszukiwać tych wypraw morskich, była oczywiście Hiszpania. Hiszpanię skłoniło to do tego, że w zasadzie po wygonieniu muzułman już w 1492 roku ostatecznie zdobyto Grenadę, ostatnią twierdzę Saracenów na Półwyspie Iberyjskim, znaczy wygoniono po prostu muzułmanów z ich ziemi. Postanowiono znaleźć jakieś inne źródło utrzymania dla rycerstwa, a nie tylko łupy i wojna, dlatego zachęcono po prostu do sponsorowania takich wypraw żeglarskich. No ale brakowało, w samej Hiszpanii brakowało dobrych żeglarzy, dlatego wykorzystano pana Krzysztofa Kolumba, którego myślę, że wszyscy znają. On był Włochem i on to w 1492 roku dopłynął na wyspy Bahama, później do Kuby i Haiti. Zresztą pierwszą wyspę, jaką napotkał, nazwał San Salvador, Zbawca. Sam myślał, że dotarł do krainy złota opisanej w książce Marca Pola i później przekonywał parę królewską, jak już wrócił do Hiszpanii, że znalazł drogę morską do Indii. No bo sobie myśleli, że jak ziemia jest, skoro ziemia może być okrągła, tak, to jak będziemy płynąć tutaj na zachód, no to dotrzemy do Indii. Nie? Załóżmy, że tej Ameryki tu nie ma, no to płyniemy, wylatujemy tu. No i powinniśmy dotrzeć tu. No ale jak się okazało, Krzysztof się mylił. Więc Krzysiu był w błędzie. Znalazł on oczywiście nowy kontynent. Co dopiero udowodniły wyprawy Amerigo Vespucciego, który zaczął dokładnie badać linię brzegową Ameryki. I od jego też imienia mamy oczywiście nazwę Ameryka. Taką kolejną ważną postacią w tym wszystkim był Ferdynand Magellan.
Ferdynand Magellan w zasadzie chciał tak naprawdę znaleźć także drogę morską do Indii. Tutaj mamy jego obraz przesunęły, na chwilę wróćmy do mapy, gdyż już właśnie te badania Amerigo Vespucciego w latach 1499-1500 znalazły przesmyk panamski, pozwoliły dotrzeć do Pacyfik, opłynąć właśnie Amerykę i tutaj wykazać, że to jest kontynent. No i później powiedziano, no to płyniemy dalej, no to dotrzemy w końcu do tych Indii. No i podjął się tego Ferdynand Magellan, który w latach 1519, możemy sobie zapisać 1522, tak w zasadzie to on umarł w trakcie podróży, więc nie do 1522, bo on umarł w trakcie podróży na Filipinach, ale wyprawa mniej więcej trwała właśnie w tych latach. Dokonał pierwszego opłynięcia kuli ziemskiej, co oczywiście było sukcesem. Następną osobą, która to zrobiła, to pewnie znany niektórym Francis Drake. A i odkrycie Ameryki, tutaj myślę, że to jest taka data znana każdemu, 1492 rok, ale zapiszemy sobie oczywiście dla samej formalności. Dostęp, teraz sobie może jeszcze raz rzucimy na mapkę, dostęp do takich dużych kolonii, do takich zasobów powodował powoli już do kłótni między Hiszpanią a Portugalią, nastąpiła rywalizacja. Dlatego za pośrednictwem tutaj Jana II w 1494 roku doszło do takiego porozumienia tutaj za pośrednictwem papieża Aleksandra VI i właśnie Jan II porozumiał się z władcą kastylijskim i doszło do zawarcia porozumienia w 1495 rok później w Tordesillas. I on tutaj dzielił strefę wpływów, możemy sobie zapisać. Tordesillas. On dzielił strefę wpływów. Tutaj to było mniej więcej tak, że tutaj gdybyśmy zarysowali ręcznie, może trochę nie widać, to czekajcie, tylko zmienię kolor na czarny. Tyk, tyk, zmienione. W zasadzie mniej więcej to tak ona przebiegała. Tutaj mieliśmy tereny portugalskie, czyli widzimy, jeszcze się łapie Brazylia, a na zachód mieliśmy już tereny wpływów Hiszpanii. Później, kiedy odkryto dalsze tereny, postanowiono to jakby dopisać pakt jeszcze w Saragosie i wtedy podzielono strefę wpływów na Pacyfiku. Ona przebiegała no mniej więcej w ten sposób. Zainteresowani niech sobie zobaczą. Ja tu mogę trochę krzywo zaznaczyć, ona była trochę bardziej taka dokładna. Nie powinna być taka krzywa, no ale mniej więcej tak to wyglądało. Oczywiście do wewnątrz mamy Portugalię, do zewnątrz można powiedzieć Hiszpanię, ale mniej więcej tak ta linia przebiegała. To sobie warto na pewno, myślę, że zapamiętać. No ale teraz wróćmy dalej sobie do tych kolonii. Co tam się w nich takiego ciekawego dzieje? No przede wszystkim chce się tam szerzyć oczywiście chrześcijaństwo, ale tak naprawdę wykorzystywać tych ludzi. W XVI wieku już powstają pierwsze faktorie na terenach kolonialnych. Tutaj szczególnie przybywają, używani są niewolnicy z Afryki, czarni do hodowli, znaczy do hodowli, do oczywiście kultywowania trzciny cukrowej, która była najbardziej popularna, a murzyńscy niewolnicy mieli właśnie być darmową siłą roboczą, gdyż Indianie okazali się bardzo słabi, szczególnie podatni na choroby i nie stworzeni do aż takiej ciężkiej pracy, łatwo umierali, więc murzyni z Afryki byli tutaj bardziej przydatni. Mówi się nawet o takim trójkącie, albo się mówi Ameryka, Europa, Afryka i tak w kółko, albo tutaj do Ameryki Południowej, to była właśnie taka podróż non-stop. No ale też mamy wyprawy, to jest ciekawe, prywatnych ludzi, na przykład Ferdynanda Corteza, to sobie zapiszemy to. Ferdynand Cortez. Ferdynand Cortez. On dokonuje w zasadzie podboju Imperium Azteków. To oczywiście tutaj w środkowej Ameryce Azteków. Jeszcze mamy Franciszka Pizarro.
Pizarro, tam jest I jak coś pod P. Pizarro, on z kolei zdobywa Imperium Inków. Są to takie małe wyprawy liczące po paręset Europejczyków, jednak znaczna przewaga technologiczna, jeśli chodzi o broń, także wygląd tych ludzi, przywiezienie koni, których w Afryce nie było, sprawiało, że Indianie prawdopodobnie uważali ich za jakichś półbogów, bardzo łatwo się poddawali. Ale przede wszystkim umierali z łatwością na choroby, które no, dla Europejczyków były normą codzienną, a na które organizmy Indian w ogóle nie były uodpornione, co sprawiało, że ginęli masowo. Kiedyś czytałem, że nawet była to ponoć przyczyna śmierci 90% z tej populacji, a była ona oczywiście liczona w dziesiątkach milionów. To jest do teraz pozostaje zagadką upadek tych wszystkich państw, gdyż takie potężne imperia, które z jednej strony były zaawansowane, z drugiej prymitywne, bo niby budowali wielkie miasta, mieli kamienne drogi, a jednocześnie nie umieli głupcy wynaleźć nawet koła, no to były bardzo one ciekawe, zdecydowanie, no ale jakimś cudem one po prostu upadły pod zasadzie naciskiem paruset ludzi. No ale już nieważne. Tych ludzi zaczęto nazywać, tych zdobywców, konkwistadorami, to naprawdę takie ważne hasło. Konkwistadorzy. Konkwistadorzy. Dobrze, już prawie o małowoz bym napisał z małym błędem. To doprowadziło jakby te zyski z kolonii czerpane do rozrośnięcia się korsarstwa prowadzonego głównie przez Anglików i Francuzów, którzy po prostu rabowali często te kruszce, jakieś tam zdobycze od kursujących statków hiszpańskich i portugalskich, bo same zaspały przy kolonizacji nowych ziem, przynajmniej przy tej pierwszej fazie oczywiście. Rozrost kolonialny był jeszcze tak duży, że na terenie kolonii utworzono m.in. Nową Hiszpanię, która miała stolicę w Meksyku. W Peru utworzono też Peru, stolicą w Limie. A także tutaj warto wspomnieć, że właśnie Hiszpania miała całą tą zachodnią, jak sobie mówiliśmy, Amerykę Południową, oprócz Brazylii i Gujany. No, i teraz może tylko sobie powiemy krótko o takich skutkach tych całych podbojów, do czego to doprowadziło. Przede wszystkim, wracając do Europy, mieliśmy spadek znaczenia wcześniej włoskich miast, na przykład Wenecji, a także hanseatyckich. Spadek ich znaczenia pod względem handlowym. One żyły głównie tylko z handlu, a teraz tutaj przywożono nowe rzeczy zza oceanu już. Mieliśmy także oczywiście rozwój cywilizacji tutaj europejskiej, ale też mieliśmy przywiezienie dużej ilości chorób, na przykład z syfilisu. Ale oczywiście też w Amerykach wprowadzono rzeczy, których wcześniej nie było. Na pewno były to jakieś rośliny, ale także, tak jak sobie już wspomnieliśmy, były to przede wszystkim konie. Tutaj a propos tego syfilisu, myślę, że taką ciekawostką, że sam Henryk VIII zmarł też na syfilis. To jest bardzo ciekawe. Henryk VIII, to o nim będziemy sobie mówić na pewno przy czasach reformacji. Dla tych, co nie kojarzą, to ten po prostu, co miał dużo żon. No i tak jak oczywiście mówiliśmy, były to także przywiezienie tych surowców. Z zachodu była to często kukurydza, fasola, papryka, pomidory, indyki, a także oczywiście kakao, nasza ukochana czekolada. Tego wcześniej w Europie nie było. Warto na to zwrócić uwagę. A ze wschodu był to pieprz, kawa, często porcelana, jakieś tkaniny jedwabne. No i oczywiście z zachodu przywieziono jeszcze nasze ukochane ziemniaczki. To też warto sobie wspomnieć. No i to w zasadzie to by było tyle w tym temacie. Myślę, że on jest taki dość w miarę ciekawy. Nim też rozpoczynamy, można powiedzieć, no, nowe dzieje, już czasy nowożytne w naszej historii. No to do usłyszenia w takim razie w kolejnym odcinku. Dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrypcji i do usłyszenia.